Witam wszystkich na spokojnie, bezproblemowo. Dostałem tu parę pytań od jednego z widzów, także postaram się wam odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, w ogóle to pozdrawiam. Pierwsze pytanie, jakie mam, tutaj to dostałem na telefonie. Jak się wszystko zaczęło wokół mnie i pana Kononowicza? No jak się zaczęło? Zaczęło się tak po prostu z niczego, słuchajcie. Zaczęło się po prostu dlatego, bo spotkaliśmy się w sklepie spożywczym. Zapytałem się go, czy chce jakiś materiał nagrać. On powiedział, że z chęcią. No i tak to tak zaczęło lecieć, po prostu zaczęliśmy nagrywać. Myślałem, że nagramy jeden, dwa materiały. Wyszło, że nagrywaliśmy rok, no dokładnie rok, bo to był rok temu, w styczniu, kiedy zaczęliśmy nagrywać, także tak to się zaczęło i potem już samo z siebie potem szło, nie? Cały czas będę musiał, kurczę. Jakie mam pomysły na rozwój kanału? No nie wiem, no zobaczymy. Pójdziemy na pewno trochę w survival, trochę w gotowanie. Na pewno trochę coś się wymyśli z Majorem i z Krzysztofem prawdopodobnie. Jeżeli wszystko będzie grało, to też zaczniemy nagrywać na nowo. Więc myślę, że no jakieś tam plany będą, bo wiem, że dużo jest dislajków, ale trudno, ja nic na to nie poradzę. Jak to się mówi, jest jakie jedno przysłowie, ale nie będę mówił. Czy myślałem, żeby zorganizować z panem Majorem i panem Kononowiczem jakieś spotkanie z widzami? Tak, już wcześniej myślałem na ten temat, tak, więc no będę chciał to zrobić, no. Już wcześniej, już dużo wcześniej myślałem na ten temat, żeby zrobić z fanami spotkanie. Także myślę, że to będzie do zrobienia. Tylko teraz pogody nie ma do takich spotkań, no po prostu, no nie ma co mówić, no. Jak ja się czuję, będąc osobą publiczną? Powiem wam, kurwa, szczerze, że żebym wiedział, że to tak pójdzie grubo, to nie wiem, czy bym nie zrezygnował i w ogóle nie nagrywał, nie? Ale jak już poszło, to no już trudno, no. Jak się czuję? Nie wiem, słuchajcie, staram się nie brać wszystkiego tak dosłownie do głowy, bo bym zwariował, nie? Po prostu, no. To nie jest wcale takie fajne, jak się wydaje. Absolutnie. To nie jest fajne. Mówię wam szczerze. Czy nie przeszkadza mi nachalność widzów? Czasami przeszkadza. Czasami przeszkadza z tym, że mówię, tak jak wcześniej powiedziałem na pytanie numer 4, no nie mogę brać tego wszystkiego dosłownie do bani. Dlatego staram się wam zrobić czasami trochę małego show, nie, i tak dalej, nie, ale tak jak mówiłem, no czasami przeszkadza, ale albo to robisz, albo tego nie robisz, no tak jest, no albo robisz, albo nie, no można zrezygnować i nie robić w ogóle, a można się nie poddawać i robić to, no. Co do kanału, to już mówiłem, w jakim kierunku, no powiedziałem, no będę próbował pokazywać wam różne rzeczy. Kurczę, nie dzwoń do mnie teraz właśnie. Ojejku. Sorry, stary, ale właśnie na twoje pytanie odpowiadam. No, no to właśnie nagranie mam, to troszeczkę, wiesz, może później zadzwoń. Nie, no teraz nagrywam właśnie. Poczekaj, później zadzwoń. Jaki mam kąt? No właśnie, w jakim kierunku, bo właśnie ten widz, który zadał mi te pytania, teraz zadzwonił. No w jakim kierunku? Powiedziałem już wcześniej,
że będę starał się trochę wam pokazać survivalu, trochę gotowania, troszkę wesołości, no to ale to już będziemy musieli dopracować z Majorem i z Kononem. Na pewno zrobimy olimpiadę jakąś, ale mówię, to musi być ciepło. No, teraz warunki są niesprzyjające i to cholernie niesprzyjające, żeby takie rzeczy robić, bo jest zimno i w ogóle, no. Także to na to odpowiadam. Na pytanie numer 7. Jaki kontakt mam z Majorem i z Krzyśkiem? No słuchajcie, no z Majorem mam bardzo dobry kontakt. Jest okej, okay. Z Krzyśkiem jest różnie, to zależy od jego humorów, tak naprawdę. Bo jeżeli jest w porządku, to da się z nim dogadać i mówię, do rany przyłóż. Natomiast ma czasami tak jak ma i nie da się w ogóle z nim rozmawiać. Po prostu lepiej już wyjść z domu od nich. Niż słuchać, no nie ma. Czy cieszę się ze swojej pracy? Słuchajcie, nie jestem zadowolony do końca ze swojej pracy, z tego względu, że uważam, że mógłbym i do czego zmierzam, że mógłbym to robić jeszcze lepiej i jeszcze fajniejsze materiały, ale słuchajcie, ja live'y i filmy nakręcam dopiero rok. Ja nie mam dużego doświadczenia i tak naprawdę cały czas się uczę. Nawet właśnie bardzo dużo mi pomagają te dislike'i, hejtowanie, bo człowiek uczy się zawsze na błędach, nie? I uważam, że żeby dojść do jakiejkolwiek perfekcji, to trzeba to ćwiczyć, nie? Jak się dla mnie żyje, kiedy dużo ludzi zna adres mój i jak odbieram krytykę społeczności na YouTubie. Istnieje taka krytyka, oczywiście, że istnieje, tak jak mówiłem przed chwilą, jest dużo dislajków, kiedy wcześniej tego nie było, no ale trudno, bo słuchajcie, no trzeba mieć do siebie dystans przede wszystkim. Bo gdybym nie miał do siebie dystansu, to podejrzewam, żebym zginął. Więc nie biorę wszystkiego tak do końca na poważnie, aczkolwiek czytam i słucham i wyciągam wnioski. Natomiast nie mogę się wkurwiać za każdym razem, jak ktoś napisze do mnie, ty chuju, ty tam kurwa, czy ty cioto, czy tam coś innego, bo gdybym tak robił, no to naprawdę to szybciutko, nie, no to lepiej zrezygnować wtedy, nie? Lepiej zrezygnować, natomiast udało mi się jakoś to rozwinąć. Udaje mi się to ciągnąć. Prawdopodobnie będziemy z Krzyśkiem współpracować, bo jesteśmy dogadani. Nawet wczoraj, kurde, to był dobry numer, bo byłem przy tym telefonie i kiedy chłop na mnie psioczył, nie? I że ja gdzieś tam wydzwaniam i dzwonię, a siedzę koło Krzyśka i nie ma takiej w ogóle, nie ma takiej opcji, bo telefon jest w kieszeni u mnie. Także słuchajcie, no to jest parodia, nie? Ale dlatego mówię, trzeba mieć dystans do tego. Trzeba mieć dystans, bo bez dystansu to nie da się rozwijać dalej. Ja mogę się rozwijać w dół, mogę iść w górę, ale kurde, ale mam szansę się rozwinąć. Także mówię, trzeba mieć przede wszystkim dystans. Czy spotkam się z Majorem? Oczywiście, ja się spotykam z Majorem regularnie. To akurat nie podlega dyskusji. Spotykamy się z Majorem regularnie, sobie wyjaśniamy niektóre sprawy. Jeżeli coś nie idzie, nie halo jest, to wyjaśniamy sobie i jest wszystko w porządku. Nikt tu nie jest, ani ja, ani Major nie jesteśmy pokłóceni na siebie, absolutnie. Absolutnie, to od razu wam mówię. Skąd pomysł na filmy z gotowaniem? Słuchajcie, coś tam umiem, ja nie jestem jakimś zawodowym kucharzem i tak dalej, nie? A pomysł skąd się zrodził? Zrodził się z tego względu, że przez pewien okres byliśmy, jak to się mówi, z Krzyśkiem na bakier.
i musiałem wymyśleć coś, żeby cośkolwiek nagrać. Przecież nie będę nagrywał codziennie porannych vlogów, bo to będzie nudne. Natomiast ja mogę wam pokazać, jeszcze będzie dużo potraw, które potrafię zrobić, które też was zaskoczą. Może już nie będzie surowego mięsa jedzenia, nie? Dobra, może nie będzie, to tego nie obiecuję, ale może będzie, może nie będzie, zobaczymy, nie? I stąd zrodził się ten pomysł, no. Poza tym Major też stara się gotować na swoim kanale i normalne, jak ktoś coś tam umie, mówię, jeszcze powtarzam jeszcze raz, nie jestem żadnym kucharzem jakimś wielkim, nie mam, szczerze mówiąc, nie mam żadnej szkoły kucharskiej ani nic. Po żadnym nie jestem technikum kulinarnym czy coś, także no, zrodził się pomysł sam z siebie, no po prostu, no. Słuchajcie, lubię to robić, lubię gotować, nie? Czasami tak o trochę na ekstremie, ale czasami naprawdę zrobię naprawdę dobrą potrawę i pyszną, nie? Jak długo współpracowałem i współpracuję z Krzyśkiem, no to powiedziałem wcześniej. Zaczęliśmy współpracę od stycznia tamtego roku. Czyli minął, no minął rok, już ponad rok nawet minął, no. Jak moje relacje teraz wyglądają z panem Krzysztofem? No uważam, że byłem wczoraj u niego i uważam, że jest wszystko w porządku. Przynajmniej żeśmy wczoraj rozmawiali i jest wszystko w porządku. Nawet mnie też zaprosił dzisiaj, żebym do niego zaszedł z kamerą, żeby coś nagrać i tak dalej. Także uważam, że jest wszystko ok. Troszkę się poprztykaliśmy wcześniej, no trudno, no czasami tak bywa, no. Ale no wszystko idzie w dobrym kierunku, no. Słuchajcie, no trzeba wybaczać, no niestety, no takie jest życie. Nie można żyć w kłótni. Przez pół roku i czy tam dwa, czy pięć lat, no trzeba sobie, słuchajcie, wybaczać, no nie, ja uważam, że nadchodzi czas, że powinniśmy się pogodzić w końcu, mimo tego, co się stało, powinniśmy się pogodzić w końcu, my sobie rękę podajemy poza kamerą, wyjaśniliśmy sobie to, nie muszą wszyscy tego wiedzieć, nie muszą wszyscy to widzieć, wyjaśniliśmy to sobie. I uważam, że ta współpraca, jeżeli będzie wszystko ok, no to będzie szła do przodu, no. Czy mieszkałem u pana Krzysztofa? Słuchajcie, nigdy nie mieszkałem u pana Krzysztofa. Ja mam swój dom, jak to się mówi, swoje cztery kąty. Jakie są, takie są, ale to są moje cztery kąty. I nie mam potrzeby, żeby mieszkać u pana Krzysztofa. Nie mam potrzeby. Czy możecie wpaść? Ale to już, kurczę, za późno. To już, bo ja już to teraz nagrałem. Oczywiście, że możecie wymyśleć wywiad. Wywiad jeszcze z dodatkowymi pytaniami. Możecie wpaść. Tylko czy musimy się dogadać? I zrobimy wywiad. Nie ma problemu, słuchajcie, nie? Zresztą ja was wczoraj widziałem. Jakie plany na dziś, no? Jest zimno. Plany są takie, plany są... Mam przesrane, deko. Ale to nic. Wykaraskam się. Mam przesrane, bo... Muszę dzisiaj iść na komisję. Dzięki Krzysiowi, no ale... Co ja, no nic nie poradzę, słuchajcie, nic, nie jestem w stanie nic zrobić, muszę tam iść i już, no. No i muszę załatwić sprawy z Urzędem Skarbowym, nie, zajść po prostu, porozmawiać i tak dalej, także dzień może być całkiem niewesoły. Aczkolwiek ja się tym nie przejmuję, nie martwię się, bo ja zawsze staram się spaść na cztery łapy. Nie zawsze się udaje, ale staram się spaść na cztery łapy. Także słuchajcie, odpowiedziałem na te pytania. Chcecie to z tym wywiadem, to przyjedźcie. To będziecie musieli tylko nowy zestaw pytań wymyśleć, bo już na te odpowiedziałem. Także no zapraszam, do kwestii tylko dogadania się.
Kwestia jest dogadania się i już, nie? Na pewno ja tam nie będę brał jakiejś kurwa wielkiej floty od was i milionów, bo ja was widziałem. Jeżeli to o was chodzi, to nie jeste... no jesteście młodymi jeszcze ludźmi i myślę, że no nie, że nie powinienem nawet tak robić, żeby od was coś wyciągać za ten wywiad, nie? Poza tym staram się być otwarty dla widzów, przez co czasami tracę, no ale czasami i zyskuję. Tak samo jak byli wczoraj widzowie, którzy no, zachowali się bardzo dobrze moim zdaniem, przynajmniej przy mnie. Co potem było, to nie wiem, no, ale przy mnie zachowali się bardzo dobrze. Bardzo ich pozdrawiam z Białegostoku. Bodajże nie pamiętam szkoły, nie chcę gafy zawalić. Także no, zapraszam was, mimo tego, że są dislajki, zapraszam was, no. Ja naprawdę nie mam nic do ukrycia, staram się być sobą, taki jaki jestem. Nie chcę tu być jakimś nie wiadomo kim, że kurde głowa wyżej, jak to się mówi, kurde chmur, bo tylko dlatego, bo wiecie, bo nagrywam z Kononem czy z Majorem, nie? Jestem otwarty na was, także nie widzę problemu, także pozdrawiam. No i czekam na kolejne pocztówki, no trzeba zapełnić tą ścianę, już dechę mam zapełnioną, ale jeszcze trzeba zapełnić ścianę, to będzie fajny show, fajny boom i fajna pamiątka dla mnie. Także trzymajcie się, cóż mam powiedzieć więcej. Siema!